Tak, na razie uwaga, Beatko, do ciebie. Nie dziw się, bo te schodki, które widziałaś na początku, będą jeszcze gorsze teraz. Także jedź ostrożnie w każdym razie, jak będziesz obserwować. Bo. Ale Marek jest naszym winciarzem, tak że my się nie boimy. Początku, tak, że nic mi nie grozi, widzę za sobą, więc. Okej, okay, nie, to dobrze, to dobrze, to w porządku, to w takim razie dobrze. Zaczynamy w takim razie. Proszę? Słyszeliście, to była wskazówka dla nas. Mam nadzieję, że skorzysta. Dobrze, okej, okay, mikrofon się przesteruje, wiesz? A nie, mikrofon. Dobrze, wąska brama. Teraz troszeczkę się wytłumaczę, dlaczego dla całej warstwy przyjąłem taki tytuł. To, co macie, co wam zasugerowałem jako ten wspólny mianownik dla tej warstwy, to jest, jak sądzę, w wykonaniu Jezusa pewna gra i pewna jakby taka transpozycja, albo może nie tyle transpozycja, co jakby posłużenie się inną metaforą do idei, która na przykład u Izajasza była schowana za inną metaforą. Co? Inną ważną metaforą, która w Nowym Testamencie i również przez samego Jezusa była wykorzystywana. Metaforę, jaką mam na myśli tutaj, to jest metafora kamienia z Izajasza, kamienia odrzuconego przez budujących, tak? Budowniczych. I no, tutaj już powiem to wprost, a szkoda, bo wolałbym, żebyście sobie nad tym sami popracowali. Gdybyście przemyśleli pierwszych 8 rozdziałów Izajasza i prześledzili dialog, jaki tam się toczy między Bogiem a jego ludem, to sądzę, że bylibyście w stanie bez specjalnej pomocy o własnych siłach skonkludować, że tym kamieniem obrazy i tym kamieniem, który jest jakby nieusuwalny, to jest zaufanie do Boga, to jest sam Bóg. Problem, jaki mają Żydzi, Izraelici wtedy, to jest to, że szukają wszelkich możliwych ścieżek ucieczki od takiej pozycji zaufania przede wszystkim w Bogu, oparcia się na nim. W związku z tym albo to jest polityka, albo przymierze, albo bałwochwalstwo, albo różne inne formy. Czyli generalnie rzecz biorąc, jakakolwiek próba ucieczki od tej podstawowej zależności, tak, że albo ufam Bogu, albo sobie buduję swoje własne jakieś tam ścieżki zabezpieczenia do swojego życia, włącznie z takimi świętymi ścieżkami, że po prostu według swoich własnych sposobów zyskam usprawiedliwienie, czyli tą wejdę w tą relację, zasłużę sobie na relację pojednania z Bogiem, tego, że mnie odpuści, tego, że mnie przyjmie do swojej społeczności. Wszystkie inne, które nie stoją na zdaniu się na Bożą łaskę, no to są po prostu pewne, z grubsza rzecz biorąc, bezbożności i nieprawości. To jest po prostu pewne aspiracje człowieka, które kompletnie są nierealne, oderwane od rzeczywistości, w której podstawą rzeczywistości jest Stwórca. Sądzę, że Jezus tutaj, mając przed sobą liderów, którzy właśnie mają problem z Nim jako Chrystusem, stawia ich przed takim ostrym wyborem. Albo mnie uznacie jako Chrystusa i odniesiecie sukces, albo polegniecie, poniesiecie stratę, nie sięgniecie tego, co mówicie, że jest dla was cenne. I uważam, że dyskusja właśnie o podstawowym odniesieniu się do Boga, do Chrystusa, poprzez zdanie się na Niego, to jest to, co jest dyskutowane w tych dwóch fragmentach. A teraz wejdziemy do pierwszego fragmentu i zobaczymy, jak to wygląda już dokładnie. Jeszcze jedna rzecz. Nie, już nie będzie żadnej jednej rzeczy, bo w końcu nawet tego nie zrobimy, co zaplanowałem. A to byłoby szkoda troszeczkę. To czytamy.
i obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: Nie znam was, skąd jesteście? Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy przed tobą i pijaliśmy i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie znam was, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków i w Królestwie Bożym samych siebie samych zaś precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, zasiądą w Królestwie Bożym i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jak wygląda ta cała historia tutaj, co jest tak poząbkowana, tak? Zwróćcie uwagę, to jest właśnie ten przykład, kiedy mówiłem, że ktoś wrzuca kwestię, temat. Jezus go przesuwa na to, co jest jemu, na czym jemu przede wszystkim zależy i uważa, że jest pierwszym problemem tego, który się odzywa, czy tego, który jest reprezentowany przez dany głos. A następnie na końcu wraca do tego pytania. Czyli można by powiedzieć tak: czy niewielu będzie zbawionych? Nie, wielu będzie zbawionych. Problem polega jednak na tym, że czy ty jesteś pewien, że sam wejdziesz? Tak? Bardzo skrótowo przechodząc przez ten tekst. Środek zadaje kwestię taką: czy aby na pewno jesteś w stanie przejść tam, gdzie mówisz, że chciałbyś przejść? Bo moim zdaniem masz problem, tak? I teraz ten problem wygląda tak. W ogóle przyjrzyjmy się, jak wygląda ta część wewnętrzna. Ona składa się z takich jakby czterech głównych elementów. Reprezentują to literki małe A1, A2, B1, B2, tak? Czyli mamy takie dwa szeregi, przy czym ten A2 jest taki troszeczkę jeszcze bardziej pokombinowany. Na razie potraktujmy to jako całość. W każdym razie wygląda na to, że mamy pewna zachęta do tego, aby przejść przez wąską bramę. Tak? Gdyż wielu będzie chciało, a nie będą mogli. Temu moim zdaniem właśnie odpowiada sytuacja, w którym ci, co są na zewnątrz, chcieliby wejść do środka, ale okazuje się, że nie mogą. Tak? Natomiast w tych literkach B1 i B2 mamy tego gospodarza, którego gest jest wpuścić bądź nie wpuścić. Zamknie bramę, wstanie, zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. Tak? Czyli mówiąc krótko, nie chcą tam pozostać. I tutaj na dole mamy to, dlaczego jakby nie chcą tam pozostać, a ewentualnie do czego prowadzi to, że nie mogą wejść tam, gdzie by chcieli, językiem, powiedziałbym, bardziej obrazowym i też jakby z dopowiedzeniem, w czym jest problem, bo to nie są, ostatecznie nie lądują w otoczeniu swoich właśnie świętych praojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, ale są właśnie poza, tak? I z tego powodu w jakimś sensie ponoszą stratę, wyraźną stratę. To, co się dzieje tutaj w tym elemencie takim trochę przeze mnie rozdrobnionym, jest takim dość prostym. Nie znam was. No i dają argument, dlaczego powinien Jezus ich znać. Mówię od razu Jezus, ale to jest, rozumiem, że się domyślamy, że to chodzi i że pod tym gospodarzem Jezus mówi o sobie, tak? Jadaliśmy przed tobą, pijaliśmy. A on mówi: i tak was nie znam, nie? Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tak? Czyli mamy tutaj pewną nieprawość. No i teraz pytanie, o czym Jezus właściwie mówi?
Czy chodzi o to, że ci, z którymi teraz rozmawia, to są łobuzy pierwszej wody, cwaniaczki na wszystkie strony, czy też mówi o czymś zupełnie innym, o tej nieprawości? Pytanie moje jest takie, z czego przede wszystkim są znani ci bohaterowie, którzy są tutaj wymieniani? Abraham, Izaak, Jakub i prorocy. Gdybyśmy mieli użyć jakiejś wspólnej charakterystyki podstawowej dla tego grona, to co byśmy mogli powiedzieć? Że to są ludzie, którzy... Bo jakbyśmy zaczęli przyglądać się szczegółom tych panów, no niektórych przynajmniej, to by się okazało, że takie klarowne łobuzy to one znowu nie były, tak? No tam Abraham miał ciekawe pomysły wobec swojej żony, Jakub też miał ciekawe chwyty. No fajne ludki generalnie było, co nie? Izaak też tam sobie... No generalnie, gdybyśmy chcieli mówić o tej absolutnej prawości, no to ci bohaterowie przynajmniej w pewnej części wiemy o nich, że no nie błyszczeli aż tak pod każdym względem. Natomiast co do swojej zasady ufania Bogu, rzeczywiście no to są jakieś charakterystyki, w których wychowujemy się wręcz odnośnie tych bohaterów. Zatem dostajemy pośrednio jakby wskazówkę, co Jezus zarzuca temu gronu. Oni mówią, no przecież się znamy, tak? Siadałeś, byliśmy na tych samych imprezach, piliśmy razem, jedliśmy razem, nawet nauczałeś, a myśmy słuchali, co nie? Ale Jezus mówi, że interesuje mnie w stosunku do mnie, z waszej strony, coś zupełnie innego. I to jest... Taka, wybaczcie teraz ten cross, którego nie powinienem robić, ale jednak przez to, że jednak spodziewam się, dopatruję się pewnej bliskości rozgrywania pewnych idei pomiędzy Pawłem i Łukaszem, to gdybyście sięgnęli pamięcią do początku listu do Rzymian, to zobaczylibyście, kiedy tam Paweł opisuje... No ten stan człowieka jako taki po prostu strasznie kiepski pod kreską, zbuntowanego wobec Boga, no to ten początek tego wszystkiego to jest właśnie to, że nie uznaje Boga jako Boga. Nie chce przyjąć tej podstawowej pozycji, tak? Swojej jako stworzenie wobec Boga. I jakby to zaczyna nakręcać spiralę kolejnych szaleństw, kolejnego, już bardzo konkretnego bezprawia, które tam się też zostaje jakby wyszczególnione. Mam wrażenie, że tutaj ta nieprawość w pierwszym rzędzie dotyczy właśnie tego, że liderzy, niemała ich część, zaczęła funkcjonować jakby autonomicznie, niespecjalnie potrzebując już Boga do swojego funkcjonowania. Bardzo mocnym sygnałem o tym było to, co była krytyka w czasie rozmowy z faryzeuszami i uczonymi w prawie w poprzedniej sekcji, tak? Kiedy no właściwie zarzuca im nie tylko po prostu zwykłą obłudę, ale to, że właściwie odwrócili się i zwalczają wręcz tych wszystkich, których Bóg posyła do ludu. Czyli no, mam wrażenie, że ten nasz fragment usiłuje przez ten fragment, przez to zdarzenie, Łukasz pokazuje, że Jezus w sposób bardzo zdecydowany apeluje do tego grona, z którym jest, aby nie liczyli na punkty za pochodzenie. Tak? Ani za pochodzenie, ani za znajomość z widzenia, ze słyszenia. Ale w tej relacji, w stosunku do Królestwa Bożego, potrzebna jest zupełnie inna jakość odniesienia się do Chrystusa. Tak? Nie ta, którą oni tutaj wymieniają, jako z ich punktu widzenia wystarczająca. Jak na ironię, to pytanie, które zaczynało ten cały fragment, czy tylko niewielu będzie zbawionych, no, kontekst jest taki, że nie wiemy dokładnie, skąd się temu autorowi to pytanie wzięło. Wiemy tylko to, że są w drodze do Jezusa i to Jezus tutaj, jakby tutaj Łukasz zaznacza to,
że zdążał w kierunku Jerozolimy. Wiemy potem z tego fragmentu, który dopowiada do tej całego części, jest jakby tą częścią paralelną, że tam właśnie na skutek tego, że zbliżali się do Jerozolimy, to ci, którzy byli przy Jezusie, mieli oczekiwanie, że się objawi Królestwo Boże. W związku z tym być może ten marsz jest z takim oczekiwaniem, że oto ci, którzy są blisko Jezusa, właśnie jako pierwsi wezmą udział w tym szczególnym wydarzeniu. Wiemy, że w jakiś sposób takie nastawienia troszeczkę nacjonalistyczne, tak, że po prostu my mamy świątynię, Bóg jest nasz, tak? Nam się to należy, reszta może przyjść do Boga, ale przez nas, w pewnym sensie przez żydostwo, były obecne w tym momencie. Nie przypadkiem Jan, kiedy rozpoczynał swoją służbę, kiedy ją pełnił, mówi: nie myślcie, że macie Abrahama za swojego ojca, to wam się upiecze, tak? No wam się nie upiecze, tak? W tym sensie ojca za Abrahama za ojca jako po prostu tego, że pochodzą z tej linii, genealogicznie, tak? No i teraz jest pytanie, czy w tym to właśnie pytanie, które zostało sformułowane, czy ono ma taki jakby podtekst tego, że żal nam tych wszystkich innych, ale tak naprawdę tylko my zasługujemy na to, co się teraz będzie szykować, co nie? Jeżeli by taki był podtekst, że ten autor tego pytania w jakiś sposób jest dumny z tego, że Izrael dostanie, reszta być może coś im kapnie, to trzeba powiedzieć, że odpowiedź, która przychodzi na samym końcu i czytamy: przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, w jakiś sposób choć brzmi do tego pytania rzeczywiście nie wszyscy, rzeczywiście wielu będzie zbawionych, ale mam wrażenie, że ten wydźwięk na samym końcu jest też jakby krytyczny wobec tego człowieka, który zadaje to pytanie. Ale to jest mój taki bardziej domysł niż taki, powiedziałbym, bardzo, bardzo ostre, wyraziste zabarwienie tych wersetów 29-30. Nie przypadkiem jednak pojawia się sformułowanie: i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, tak? Więc w jakiś sposób gdzieś tutaj krytyka poprzez to sformułowanie o tym, że poganie zasiądą, a reprezentanci ludu wybranego mogą mieć problem, jest może jakoś tam delikatnie uzasadniona. Czyli reprezentacja narodowa się nie zakwalifikowała? W jakiś sposób chyba tak. Tak. Zakwalifikowała się do pierwszych miejsc. Dobra. Zwróćcie uwagę, że Jezus tutaj posługuje się tym obrazem gospodarza w stosunku do siebie. W ogóle ta rozmowa jest taka specyficzna. Tak? Zaczyna się tak delikatnie. Czy tylko niewielu będzie zbawionych? Zaczyna się od zachęty, ale zaraz potem ta zachęta przechodzi w wezwanie, bo odbiorcy są, okazuje się, już zagrożeni, tak? A zaraz potem się okazuje, że są nie tylko zagrożeni, ale wygląda, że już są prawie już na straconej pozycji. Więc to takie właśnie podkręcenie śruby stopniowe jest taką ciekawą techniką tej perswazji tutaj. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony chciałbym wam na jedną rzecz zwrócić uwagę, że starajcie się wejść przez to sformułowanie, starajcie się. W brytyjce jest chyba troszeczkę za miękkim sformułowaniem. To słowo pochodzi jakby z obszaru sportu, jest w trybie rozkazującym i bardziej mogło znaczyć po prostu za wszelką cenę zmagać się, aby wejść przez tą wąską bramę, tak? Żeby dać z siebie wszystko. Albo tego typu sformułowanie byłyby dużo lepsze, aby oddać to, co to słówko tutaj przetłumaczone jako starajcie się wejść, jest za słabe, tak? Jest za słabe. Jeżeli rozumiemy, że to jest słówko dużo silniejsze, to też rozumiemy, że jakby
to zwrócenie uwagi na pozycję Jezusa temu gronu po prostu też brzmi zdecydowanie mocniej, wyraźniej. To jest, no tak od strony praktycznej można powiedzieć tak, że to pytanie brzmi tak bardzo współcześnie. Ja myślę, że każdy z was się spotkał z takim pytaniem nieraz. No a co z tamtymi? Nie? A czy tamci, a czy siamci, czy wielu, czy tylko nieliczni? To jest ciekawe, że Jezus w tym konkretnym przypadku mówi najpierw popatrz się na siebie, tak? Czy ty stoisz we właściwym miejscu? Czy ty zatroszczyłeś się we właściwy sposób o swoją przyszłość? Poza tym nie łudź się, że zachowywanie pozorów, to spędzanie w otoczeniu rabiego coś rzeczywiście ci da. Tak? Jeżeli jestem tym, kim się przedstawiam, to musisz zrobić krok dalej. Musisz zdecydowanie głębiej sięgnąć w siebie i się do mnie odnieść w sposób adekwatny, bo rzeczywiście stawiam bardzo wyrazisty wybór przed tobą. Albo wejdziesz, albo nie wejdziesz, poniesiesz stratę i ta strata będzie boleć. Bo nawet jeżeli nie znamy szczegółów tej całej sytuacji, która jest opisana w 28, tak? To jednak nie ma wątpliwości, że jednak z punktu widzenia Jezusa, Jezus mówi o określonej stracie, przed którą jak człowiek sobie ją uświadomi, to boli. Tak? I ten element, że ta sprawa jest jakby nie do wyprostowania w tym momencie, cokolwiek by to miało w tym momencie znaczyć. Więc na razie może zostawmy to w tym miejscu. Wydaje się, że też jakieś pytanie się pojawia, które sobie trzeba zadać, czy rzeczywiście chcę wejść na tą ucztę? Czy rzeczywiście chcę wejść na tą ucztę, czy też po prostu nieźle się bawię w jakiś sposób? Nawet jeżeli bawię jest zbyt lekkim słowem, no to w jakimś sensie, w jakiś sposób jednak Jezus odnosi się do tego, że poprzestawanie na tym stanie bez opowiedzenia się w stosunku do Niego, to jest o jeden przynajmniej krok za mało w stosunku do Niego. Dobrze. To teraz popatrzmy się, jak wygląda fragment paralelny. On jest dużo bardziej złożony. Tak? Czyli u góry mieliśmy taką jedną cząstkę, natomiast na dole mamy złożenie 6 fragmentów w takim układzie równoległym, gdzie każda z tych par jakoś treściowo ze sobą jest w dialogu. Pierwsza para poprzez krytykę wyniosłości, poprzez krytykę złego odnoszenia się do innych, a też przy okazji no właśnie takiej trochę jakby pychy czy wyniosłości, stara się skierować wzrok jednak na to, że nie nas, że nie my jesteśmy podstawą usprawiedliwienia, zaproszenia do Królestwa, ale Bóg. Taka jest jakby pierwsza idea, która tutaj się łączy, zbiera te elementy. U góry mamy ten tekst o tym faryzeuszu i celniku w świątyni. Mamy tą zapowiedź, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie uniża, będzie wywyższony. I mamy też tą wskazówkę o tym, aby być jak dziecko, bo jeśli nie, to, no, to jakby nie sięgniemy po Królestwo Boże. Co to miałoby znaczyć? Myślę, że za chwileczkę będziemy o tym mówić. Na dole z kolei mamy ilustrację, w której uczniowie zostają pokazani, że niestety łatwo podchwytują, albo w każdym razie pozostają być może w pewnym stereotypie bycia liderem, bycia przywódcą i zbyt łatwo im przychodzi
też nie dostrzegać słabszych i zajmować wobec nich niewłaściwą pozycję. To jest pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest sytuacja, w której Jezus rozbija różne stereotypy na temat tego, jak można zyskać życie wieczne. Są pokazane różne jakby sytuacje i w tych sytuacjach Jezus usiłuje znowu właśnie nakierować na to, że rzecz stoi na Chrystusie, na Bogu. Czyli zarówno w pierwszej warstwie, jak i w drugiej wniosek ostateczny jest podobny. Wniosek ostateczny jest podobny, ale są jakby inne obszary poruszone i zestawione ze sobą, aby pokazać, którędy droga nie wiedzie do usprawiedliwienia, do pojednania z Bogiem. Na ostatnich pozycjach widzimy skoncentrowanie na dziele Jezusa i na Jego pozycji. Czyli widzimy Chrystusa jako ten, który właśnie zmierza do Jerozolimy, przyjmuje odrzucenie, ale potem zmartwychwstaje. Przez to zwycięża nad sferą tą życia, w sferze życia nad śmiercią. Ale z drugiej strony, i to jest najbardziej akceptowany element, bo widzimy przypowieść Jezusa, która pokazuje, że ostatecznie powróci jako władca i nie tylko rozliczy swoje sługi, ale przede wszystkim odniesie się do tych wszystkich, którzy się okazali jego wrogami. Czyli znowu pojawia się on jako przywódca, jako władca, jako zwycięzca, jako król. I te dwa szeregi jakby skupiają się ostatecznie w tym największym akcencie właśnie na tym, kim ostatecznie okaże się Jezus. Tak? I zwycięzcą, ale tym zwycięzcą, który wypracowywał coś dla człowieka, ale też tym królem i władcą, który rozliczy człowieka. Tak? Rozliczy swoje sługi, ale też odpowie tym, którzy wobec niego okazali się wrogami. Tak to wygląda. Przełożyłem sobie tutaj takie trzy warstwy i jakoś inaczej sobie spróbowałem to sformułować, te wspólne mianowniki. Czyli po pierwsze wezwanie do postawy uniżenia i polegania na Bożej łasce w celu otrzymania pojednania z Bogiem. Liderzy nie powinni zapominać, że jak inni podlegają grzechowi, a z drugiej strony mamy krytykę wyniosłości i pogardy dla innych, zwłaszcza nad słabszym. Krótkim hasłem opatrzyłem to: oprzyj się na łasce Boga, tak? Nie na swoich zasługach, nie na swoim wybraniu, na czymkolwiek innym. Druga warstwa: zbawienie jest dziełem wyłącznie Boga. Krytyka popularnych przekonań co do Bożego błogosławieństwa i zasługi przed Bogiem. Tylko Bóg zbawia, tak? Jeżeli pamiętacie to hasło, to pytanie uczniów, no to któż może być zbawiony, tak? To jest właśnie w tym miejscu, w tej warstwie. Tam Jezus odpowiada, u ludzi to niemożliwe, tak? Ale u Boga wszystko jest możliwe. To jest tutaj. I ostatecznie w tym najbardziej akcentowanym miejscu widzimy Chrystusa, czyli tego Wybawiciela namaszczonego, zwycięzca nad śmiercią, sędzia nad swoimi wrogami, Pan, który rozliczy swoje sługi. Jezus okaże się zwycięskim, Chrystusem i Panem. Tak. Dobra. Tak to wygląda. No to wchodzimy do fragmentu pierwszego. Będziemy omawiać te fragmenty, jak są tak, to będziemy je opowiadać tak parami. Dobrze? Pierwsza, druga, trzecia. Po to, żebyście też zobaczyli właśnie te motywy, które są między nimi w dialogu. Fragment składa się właśnie z czterech elementów. Jeden z nich jest bardziej uwikłany. Zwróćcie uwagę, że przy takim tradycyjnym czytaniu scenę spotkania Jezusa z dostojnikiem odcięlibyśmy jako jedną historię. Potem byśmy czytali być może, albo byśmy do tego dołączyli to werset 14 b, albo nie. Albo byśmy dołączyli do czegoś innego. W każdym razie od 15 na pewno byśmy czytali jakby osobny fragment. Przy tym moim czytaniu
zacząłem się przyglądać, czy generalnie dyskusja jest na różne tematy, czy na ten temat wspólny. Z mojego punktu widzenia, co ja tutaj powiedziałem? Wybaczcie, jakiś tam dostojnik mi się włączył. Już się miesza, już wiecie co, już się tak, okej. Czyli tutaj mamy podobieństwo o celniku i farzeuszu. I potem mamy scenę z dziećmi, tak? No i problem polega na tym, że właśnie jak przyglądam się na to, co jest jakby istotą tych dwóch rzeczy, to nagle się okazuje, że i u góry Jezus dokonuje krytyki postawy wyniosłości, ogólnie rzecz biorąc, i podsumowuje to wersetem 14b. Ale też w tej drugiej części, kiedy widzimy uczniów reagujących na ludzi, którzy przynoszą niemowlaki do Jezusa, też ostatecznie znowu chodzi o to, że Jezus wzywa do postawy jak dziecię, jak niemowlę, tak? W stosunku do daru Królestwa Bożego. Czyli jakby w obydwu miejscach poprzez różne sposoby, ale zostaje jakby zobrazowany łącznie problem, że określonej rzeczy nie da się wypracować, nie da się wyrwać. Werset 9, jeżeli popatrzymy na razie na tą górną część, tak, zadaje nam problem od samego początku w sposób jasny. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten, oto, celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieśli też do niego i dzieci, dosłownie niemowlęta, aby się ich dotknął. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Problem polega na tym, że skoro to są niemowlęta raczej, no to mówimy raczej o przynoszeniu niemowląt przez rodziców raczej w celu błogosławieństwa, modlitwy, raczej tego typu element tutaj jest gdzieś zawarty, niż to, że mamy dzieciaczki, które biegają i mówią: o, rabi idzie, lecimy do niego, tak? Prawdopodobnie ten pierwszy obraz jest tutaj chyba bardziej na miejscu. I on się też bardziej współgra jakby z tą ideą, która się tutaj rozwija. Dobrze. W związku z tym pierwsza cząstka mówi wprost. Chodzi o usprawiedliwienie. I chodzi o to, że usprawiedliwienia na pewno nie zyskują ci, którzy myślą, że są w stanie jakby nie tyle sobie może je wytupać, co jakby wypracować, nawet czy gorliwością, czy pobożnością, czy wieloma innymi rzeczami. Przez pobożność należałoby tutaj rozumieć pewną karykaturę pobożności, bo jednak, no właśnie, pobożność trudno mi połączyć z tym, że ktoś ma pokłada ufność sam w sobie, tak? W związku z tym pewna jakby sformalizowana religijność, zdyscyplinowanie, ale jednak utrata pewnej perspektywy na siebie tutaj bardzo źle rzutuje na faryzeusza. Ta perspektywa, o którą, jak sądzę, Jezusowi chodzi tutaj przede wszystkim, jest wyartykułowana przez celnika. Tak? Dopóki nie usłyszymy głosu celnika, tak naprawdę no, możemy czuć, że to, co mówi faryzeusz, jest takie krzywe troszeczkę, ale trudno nam wychwycić jakby ten element zasadniczy. Natomiast faryzeusz nazywa rzecz po imieniu. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Tak? No, od
dawna w Ewangelii Łukasza wiemy, że liderzy mają problem właśnie z uznaniem tego, że są tak samo pod kreską jak cała reszta. Tak? W związku z tym, kiedy Jan zwiastuje chrzest upamiętania, oni tego nie przyjmują. I jak mówi Łukasz, nie przyjmują orzeczenia Boga o nich. Że też są pod tą kreską. Tak? W związku z tym mamy sytuację taką, że ogólnie rzecz biorąc, pierwsza część pokazuje zderzenie kogoś, kto uważa, że zasługuje, bo oto jest taki i nie jest jak tamten, i mamy kogoś, kto uważa, że wręcz przeciwnie. Tak? W związku z tym on właśnie pokazuje tą rdzenną postawę, jaka powinna towarzyszyć każdemu, kto się zbliża do Boga. Liczę, Boże, na Twoje miłosierdzie, bo wiem, jaki jestem. Tak? I prawdopodobnie w naszym myśleniu, gdybyśmy byli tylko uważni, to byśmy powiedzieli tak, bo wiem, jaki jestem nie teoretycznie, ale wiem, jaki jestem praktycznie, tak? Dzień po dniu. Tak? I wtedy, jak człowiek tylko nie wyrzuci tego jakby zupełnie na margines swojej świadomości, to zaczyna ta postawa być całkiem na porządku dziennym, dobrą postawą. Nie? I zwróćcie uwagę, że Jezus właśnie mówi, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Tak? Czyli w pewnym sensie na pokój z Bogiem mogą liczyć ci, którzy uczciwie się stawiają przed Bogiem tak jak należy, tak jak po prostu się sprawy mają, tak? Którzy mówią jak jest, cytując klasyka. Niektórzy wiedzą, tak? Dobrze, okej. Okay. I teraz... Z grubsza rzecz biorąc, rozumiem, że wiecie już, jaki jest kierunek tego fragmentu. Do tego fragmentu na dole jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym się na chwileczkę zatrzymać nad postawami tutaj, zwłaszcza faryzeusza, bo myślę, że one są dość ciekawe. To zderzenie, ten język jest bardzo plastyczny. Jeden śmiało idzie do przodu, staje i mówi: Panie Boże, badam, 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 badam. I dalej są wymienione te wszystkie historie. Drugi stoi z tyłu i nawet nie ma śmiałości podniesienia oczu, rozumie, gdzieś w kierunku środka, tam w kierunku świątyni, tak? Jeden zaczyna w ogóle opis swojego stanu od odniesienia się do innych, tak? I właściwie i pojechania po nich wszystkich. W drugiej kolejności zaczyna po prostu wymieniać swoje zasługi. I trzeba powiedzieć, że ten człowiek jest nieprzeciętny, jeśli chodzi o sposób zdyscyplinowania, zdolność do wyrzeczenia, jakąś konsekwencję. To nie jest zupełnie jakby taka osobowość słaba, ale być może to jest ta słabość tej osobowości, że jest za mocna, tak? I tu jest pies pogrzebany. Z łatwością wchodzi w buty z buciorami w drugiego, z łatwością naznacza wszystkich innych. Widać, że pośrednio w jakiś sposób Jezus przez to, że pokazuje wnętrza tych ludzi, tak, pokazuje jak niestosowne potrafi być zagranie tych silnych w stosunku do innych. I że nie mają tak naprawdę wglądu, co się dzieje w środku w tych ludziach. A potem my wkraczamy do akcji, jak już zrozumiemy i mówimy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten faryzeusz. Na przykład. Na przykład, co nie? Na przykład. I, ale powiem Wam, że ten kontrast takiego podchodzenia do Boga z śmiałością, tu się... Czasami się zastanawiam, czy nasze środowisko... gdzieś... Wszystko jest nagrywane, uważam. Wiem, ale inaczej, z jednej strony jesteśmy zachęceni, tak, aby z pewną, tak, ze śmiałością do tronu łaski podejść, tak? Żeby nie czekać, jakby jak człowiek nawywija coś, to żeby nie czekać i tak dalej, i żeby po prostu się skorzystać z tego dokładnie, co Jezus dla nas uczynił i jak nas chce
przyjąć w swoim przebaczeniu. Tak? To jest prawda. Zgadzam się z tym. Natomiast właśnie wydaje się, że jeżeli człowiek nie utrzyma w pewnej świadomości tego, jaka jest jego kondycja, to nie przystępuje do tronu łaski, tylko przystępuje do jakiegoś innego tronu, tak? Bo nie czerpie, jakby nie ma codziennej pożywki z tego, że to jest tron łaski. Tak? O to mi chodzi. No, zastanawiam się, czy czasami po prostu jakby gdzieś się nie nazbyt łatwo jakby i śmiało występujemy przed Bogiem, różne rzeczy mówiąc, też o innych. Czy... Ale teraz ja chciałam powiedzieć, że my mamy inną sytuację. My jesteśmy teraz wszyscy jak ten celnik. Jako medal nosimy, ja to mam przykład swojego męża własnego, jako medal na piersi jestem grzesznikiem. I Boże, odbał się ode mnie, tak? Jestem grzesznikiem, jestem z tego dumny. A problemem całego świata obecnie jest to, że nie chcę uznać tego, że są grzesznikami. Aha. Więc rozumiem, że jest odwrócenie sytuacji. Ja nie wiem, bo teraz wszyscy przystępujemy do tronu łaski, nam się ta łaska należy, absolutnie. Mhm. No, po prostu generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że powinniśmy mieć jakąś inną Ewangelię. Chyba powinien Pan Jezus coś dzisiaj nam innego mówić. No może. Przynajmniej w tym kontekście. To wiesz, tak samo jak z bankami, co nie? Bo teraz będzie dalej ta akcja z tym bankiem, no czemu nie oddałeś tego do banku? No, jakbym oddał do banku, to by cię koszty by to pożarły to wszystko, co mi dałeś, co nie? No bo... No. Ja rozumiem, że po prostu świat poszedł tak daleko, nie wiem czy do przodu, ale poszedł gdzieś tak daleko, że nagle pewne fundamentalne prawdy z Ewangelii, które przez wiele wieków się nie starzały, nagle stają się bardzo jakby nieadekwatne do sytuacji, więc musimy rzeczywiście przemyśleć to wszystko. Dobra, chciałbym natomiast zwrócić uwagę na coś takiego, że taka... myślę, że Jezus jakby sugeruje, żeby po prostu troszeczkę jakby wystopować, a może nie wystopować, tylko jakoś jednak apeluje o taką, jak to nazwać, może mi pomożecie. Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Proszę? Wchodzenie przez wąską bramę. No może ja tak. Myślę, że tutaj może właśnie... tak. To znaczy robienie czegoś, co jest chyba nietypowe. W jakimś sensie... Pan Jezus właśnie tutaj akcentuje pokładanie ufności w Bogu. No. W łasce Bożej, a nie w nas samych. No. To jest jednak ten temat pokładania ufności w sobie. Tak, nie? Tak. A pokładanie ufności w Bogu. No, w każdym razie, bo chodziło mi o to, że czy czasami gdzieś tak po prostu nie za lekko nam czasami przychodzi jakby obejść się z tym, jacy w istocie pozostajemy, co nie? No, ja nie zamierzam po prostu tutaj promować samobiczowania, to żeby była jasność, ale gdzieś to takie delikatne po prostu zdanie się na to, że po prostu tak naprawdę stoję przede wszystkim głównie na Bogu, tak? Na tym, jaki On jest. I nie dodawać do tego żadnej innej historii. I żeby wyczuć, że to jest coś, z czym jakby nie należy pogrywać. No. Bo chłopak po prostu poleciał po bandzie. No co będziemy dużo dalej. No. Dobrze. W każdym razie, no wiemy, że pyszni to nie mają przyszłości. Więc tak już praktycznie rzecz biorąc, dobrze się wstrzymać, zanim człowiek właśnie językiem pojedzie za daleko. Popatrzmy w takim razie, jak ta odsłona wygląda z drugiej, jakby w drugiej części. Przynieśli do niego też dzieci, tak, aby się ich dotknął, i uczniowie gromili ich. To hasło gromili ich zapamiętajcie, bo Łukasz będzie z niego jeszcze korzystał. I to jest ważne, żeby czytelnik Łukasza wychwycił ten moment. I teraz Jezus reaguje na to, co robią jego uczniowie. Tak? Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. No i tutaj trzeba powiedzieć, że przy tego typu tekstach pojawia się cały szereg typowych skojarzeń, czy to chodzi o chrzest dzieci, czy o błogosławieństwo dzieci, czy też właśnie usiłuje... Można to zrozumieć jako taki równoważnik, czyli przyjść do mnie, wejść do Królestwa Bożego. A to jest jeszcze inna historia. Cenna obserwacja, bo w tej całej sekcji Łukasz wielokrotnie, nie jeden raz,
dokonuje pewnego takiego właściwie znaczeniowego zbliżenia. Królestwo Boże, Chrystus. I raz zaczyna od Królestwa Bożego, a potem się okazuje, że w wielkim sensie też mówi, że to jest Chrystus, bądź odwrotnie. I to moim zdaniem powinno nas jakoś tak pobudzić do myślenia, czym Królestwo Boże mogłoby w związku z tym być, przynajmniej pod jakimiś względami, bo pomijając to, co żeśmy mieli w poprzednim fragmencie, to, że jest jakaś uczta gdzieś tam, gdzie już się spotykają osoby, które życie fizyczne mają za sobą, tak? To jest, widać, że ten wymiar przyszły, eschatologiczny jest jeszcze i się mieści w określeniu Królestwo Boże, ale wydaje się, że też jeszcze jest inny wymiar tego i to jest też coś, co jest do przemyślenia. Natomiast chodzi mi o coś takiego, że uczniowie są przedstawieni znowu jako ci silni, tak? To oni jakby chcą ustalić regułę, tak? I oni jakby stają na straży i będą reglamentować Chrystusa. No Jezus mówi, że to zupełnie jakby nie tędy droga, ale nagle się to zamienia na przestrogę dla nich. Powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Tak? I tu jest właśnie to sedno, że dopiero jak sobie uświadomimy, że dyskusja jest przede wszystkim znowu o tym, jak możemy pozyskać Królestwo Boże, no to znowu czasami się pojawia, no bo dzieci są takie szczere i to, ale to człowiek po prostu znowu tworzy jakąś wizję dzieciaka i zapomina o tych wszystkich dzieciakach, które wcale nie mają ochoty być szczere, są kłamliwe, łobuzy, kopią swoich kolegów i koleżanki i cała reszta, więc po prostu, no, ja nie mówię, że dzieci są generalnie z gruntu złe, ale no, są różne, no. I chodzi mi o coś takiego, że tutaj... Myślę o paralizatorze. Chodzi mi o to, że tutaj Jezus pokazuje właśnie, odwołując się do tych niemowlaków, do tych ich niemożebności z działania czegokolwiek, tak? To jest istota ze względu na swój właśnie stan rozwoju, który jest całkowicie zdany na dobro otoczenia i to, co to otoczenie jest mu w stanie dać. I przyjmuje to jak leci, tak? Ponieważ podstawowe odruchy takiego dzieciaka są właśnie podstawowe i one muszą być w tym momencie zabezpieczone. I tutaj jest ta idea, tak? że Królestwo Boże to jest właśnie zdanie się na Chrystusa i przyjęcie Go, kropka. Bez tego elementu, że ja sobie na Niego zapracuję, czy na to Królestwo sobie zapracuję, czy w jakiś sposób je tutaj będę. Tutaj ten pan, faryzeusz, odwołał się do swojego stylu życia. Panowie tutaj, no wydaje się, że oni jakby poczuli wiatr w żaglach na skutek tego, że są wybrani, tak? Są w wąskim gronie. I tu ich jakoś ich tak porwała siła. Ale jedni i drudzy pod tym względem są w tym samym worku, tak? Jeżeli przesuniecie zaufanie do Boga na cokolwiek innego, nawet święcie wyglądającego, to się ostatecznie przewrócicie i to się odwróci przeciwko wam, tak? Dobrze. Okej. To w takim razie ruszmy do fragmentu równoległego, chyba że tu macie jakieś pytania. Nie. Fragment równoległy omawiałem kiedyś w ramach kursu retoryki biblijnej, więc no, od razu go rozwiązałem, żeby było jasność, natomiast gdybyśmy go czytali bez tego ujawnienia jego budowy, no to przypuszczam, że naprawdę mało kto by z nas rozpoznał, co jest jego akcentem. Tak bardzo nawykliśmy do tego, żeby czytać różne sceny z Ewangelii Jana, gdzie dochodzi do jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, właśnie poprzez ten pryzmat nadzwyczajności zdarzenia, albo przez to, że właśnie ktoś okazuje wiarę i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się okazuje, że w centrum, otoczone jakby dwoma wypowiedziami tego samego człowieka niewidomego pod Jerychem, i zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. W środku mamy znowu działanie pewnych ludzi, którzy byli z przodu. Tak? I to jest cała sprawa, że uczniowie wysłuchali lekcji o faryzeuszu i celniku. To było tu. Tak?
potem dostali korektę, kiedy zadziałali wobec rodziców dzieci, jak sprawy się powinny mieć, jak się powinni zachowywać wobec tych słabych, a jednak kierujących się do Jezusa. Po czym mija jakaś tam część historii i marszu i widzimy ich przy Jerychu, jak się zachowują właśnie tak, a nie inaczej. No dobra, ale ty się strasznie wydzierał. Zaburzał spokój. I teraz moim zdaniem jest to, po prostu powiem wam, przeciekawa sytuacja. Znowu coś mi ominęło, tak? Pan ci to potem wytłumaczy. Dobrze, ale zwróćcie uwagę, że mamy drugi fragment właśnie, kiedy już nie jakby przeciwnicy czy tam krytycy Jezusa są pokazani w takiej no w sumie niefajnej. A wiecie co? Widzicie, jedna rzecz mi umknęła. Nie przeglądam systematycznie notatek, bo kiedy... Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem i zobaczyłem tą końcówkę, jak panowie zabraniają tym rodzicom i tym dzieciaczkom i tak dalej, i Jezus coś tam mówi, to zastanawiałem się, co myślały o zachowaniu facetów tutaj kobiety, które towarzyszyły Jezusowi od Galilei. A, bo kobiety przynosiły pewnie dzieci. Nie, ja tylko mówię, co myślały kobiety o tych panach, te kobiety, które towarzyszyły Jezusowi w jego drodze od Galilei. Zwróćcie uwagę. Nie odpowiemy ci na to pytanie. Nie, bo to jest. Dlaczego zadaję to pytanie? Bo kiedy dojdziemy do samego końca Ewangelii, to potem się okazuje, że te kobiety cały czas z Jezusem szły. Łukasz o tym milczy, powie nam to na samym końcu, ale one cały czas szły. I teraz te wszystkie rzeczy. To nie jest tak, że my tutaj... Łukasz dokonał wyboru, że opisuje to tak, jakby reszty nie było. Ale na skutek tego, co napisał później, my wiemy, że były. No jest to ciekawe dla mnie po prostu, takie wiecie, tak się zastanowić na chwilkę. Może nic nie wymyślę, ale... Dobrze, to teraz już przejdźmy dalej. No w sumie tutaj też pewnie musiały się nad czymś zastanawiać, przyglądając się, jak chłopakom idzie. I to jest... Ogólnie widzę tę budowę tak, że po prostu na początku mamy pokazano mi pewien stan pierwotny tego niewidomego, potem stan po zadziałaniu, odzyskał wzrok, tam siedzi, tu idzie, żebrze, wielbi Boga i dodatkowo mamy tłum, który oddaje Bogu chwałę. Potem widzimy jego, tego niewidomego, który usiłuje się dowiedzieć coś o tym, kto tam idzie, co to za zamieszanie. Jezus też usiłuje się potem dowiedzieć, co to za zamieszanie, kto tam krzyczy i potem doprowadza do rozmowy z tym człowiekiem. W środku otoczony właśnie tym podwójnym wołaniem Synu Dawidowy, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Tak? Więc i to jest ciekawe, że uczniowie słyszą kogoś, kto jako pierwszy w Ewangelii Łukasza z ludzi, pośród których Jezus służy, nazywa Jezusa Synem Dawidowym. Wcześniej tego nie było. Prosi go o miłosierdzie. Tak? I uczniowie nie słyszą tych rzeczy, które powinni usłyszeć. Tak? Nie reagują pomimo tych rzeczy, które zostały już wielokrotnie pokazane bezpośrednio, pośrednio. Wręcz przeciwnie. Gromią go, by milczał i niech się odczepi. No, można powiedzieć tak, czy Łukasz się chce nad nimi poznęcać, nad tymi chłopakami, co nie? Bo to jest tak, by mogło wyglądać, ale ja myślę, że ten temat wyniosłości, próba jakby samodzielnego jakoś takiego po prostu sięgnięcia po nagrodę, jakiegoś takiego poczucia tego, że się osiągnęło określony status, który daje prawo do tego, żeby innymi troszeczkę pomiatać, marginalizować i nie zauważać.
Sądzę, że Łukasz chce nam powiedzieć, że jest to cały czas nieuchronnie na wyciągnięcie ręki. To jest zaraza, która po prostu nie chce opuścić żadnego lidera, nie tylko w Kościele, ale nas boli to, że w Kościele, czy ewentualnie wśród uczniów generalnie Jezusa. I trzeba powiedzieć, że kiedy popatrzymy, co takiego przy okazji wydarzyło się, kiedy uczniowie zachowali się w ten sposób, no to trzeba powiedzieć tak. I zignorowali po pierwsze okazję do tego, żeby okazać komuś pomoc, miłosierdzie. Pominęli kogoś po prostu w potrzebie. I nie rozpoznali czyjejś wiary. Tego, że ten ktoś, będąc ślepy, jednak widzi. Widzi więcej niż w niejednym momencie właśnie oni, tak? A w szczególności, kiedy mamy ten nasz szeroki kontekst, liderzy, którzy byli kwalifikowani, wyuczeni, oczytani, tak? Ten widzi w Jezusie Syna Dawidowego, czyli tego, kto ma spełnić obietnicę potomka szczególnego króla nad Izraelem, którego władztwo jakby będzie już bez końca. I są w stanie w jakiś sposób podeptać troszeczkę taką osobę. Odrzucić na margines, nie? No więc wydaje mi się, że taka jest jakby funkcja tego tekstu i tego, co chce pokazać Łukasz jako zagrożenie dla lidera, który nie okaże dość czujności co do swojej pozycji, co do swojej roli i jakości, jakie ma prezentować. Zwróćcie uwagę, jak w związku z tym to wygląda, to co się wydarza tutaj między Jezusem a tym niewidomym. To pytanie, które mu zadaje, co chcesz, abym ci uczynił, można powiedzieć tak, że ten niewidomy powinien odpowiedzieć, a co, nie widzisz? Ale no, żartobliwie, tak? Mówiąc krótko, bo wydaje się, że nam oczywiste, że jest niewidomy, to czego może chcieć. Ale samo to, że Jezus jakby traktuje go, jakby nie widział jego podstawowej wady, ułomności, no jest ciekawe. Jest ciekawe, ponieważ właśnie okazał swój wzrok, czego nie okazali jego uczniowie. Się pojawiają też pewne skojarzenia z tym poprzednim fragmentem również w kwestii, pierwsza rzecz, postawy, nawet miejsca, tak? Postawy ciała. Tu jest mowa o ślepcu, tak? Siedział gdzieś tam przy drodze żebrząc, a z kolei celnik przyszedł nawet wzroku, nie tak, chciał tak, skierować tak, na tak, niego. Tak. To jest bardzo ciekawe, bo tak. Dokładnie, on jest daleko, a ci są blisko i otaczają. Czyli szli naprzedzie, tak? Tak. To nawet wyakcentowane. Więc tak. Ten faryzeusz tylko stanął, tak? I jedzie. Jedzie, nie? Też szli naprzedzie, gromili tego, który tak. Siedział gdzieś tam. Tak, obok. Tak, tak. No nie przypadkiem, jak sądzę, po prostu te dwa fragmenty ze sobą jakoś tak starałem się. Natomiast ciekawe jest to, że też ten drugi no, koncentruje się już na samych uczniach i na tym, że ta choroba jest naprawdę bardzo realna i jest problem, tak? Nad którym po prostu trzeba bardzo czuwać. Dobrze. No to jest pytanie właściwie, dlaczego tak łatwo wchodzimy w taką pozycję? Jak łatwo wchodzimy w taki stan, kiedy po prostu chcemy wyeksponować swoją właśnie pozycję, siłę, wybranie? Jak łatwo następuje takie przesunięcie. Otrzymuję łaskę, a nagle ten stan otrzymania łaski ja transponuję w sobie do stanu takiego, jestem kimś. No teraz to ja jestem prawdziwy gość. Mnie się po prostu to w jakimś sensie należało. Tak? Przesuwamy się jakby wewnętrznie i to jest to przesunięcie, to jest zresztą przesunięcie, na którym po prostu za każdym razem Izrael był jakby ostrzegany w przeszłości. Tak? Pobłogosławię ci, ale niech ci nie przyjdzie do głowy, że te błogosławieństwa, które otrzymasz, to sobie sam wypracowałeś. Ale właśnie te błędy popełniał Izrael w przeszłości, te błędy popełniali liderzy i te błędy niestety grożą aktualnym liderom przez lata. Dobra. Lecimy dalej, bo
za chwileczkę się okaże, że nawet nie zrobimy tego, co myślałem, że na pewno zrobimy. Tak? Ten fragment jest znowu obszerny. Jesteśmy teraz w drugim rządku. Proszę? Terapia? Ja nie, jaka, nie, tutaj nie ma żadnej terapii, bo to jest wszystko bardzo proste, wiesz? Teraz jest wreszcie ten dostojnik, o którym myślałem, że to był poprzednio, bo już mi się wszystko zajączkuje. W każdym razie, gdybyśmy czytali to normalnie, to byśmy mieli scenkę o spotkaniu Jezusa z dostojnikiem, potem byłaby jakaś wypowiedź o tym, coś tam o zbawieniu i o pieniądzach, potem o apostołach, którzy tam pytają się, czy coś z tego wszystkiego będzie, jakiś biznes, jakiś interes, jakiś zysk. No i odpowiedź, która oczywiście by się tam jakoś z tym wiązała. No ale musimy gadać o kasie. No nie, nie, o zysku. Natomiast ja połączyłem te wszystkie elementy w jedno, bo mam wrażenie, że razem dyskutują o tym samym. Razem dyskutują o tym samym i jeśli miałbym krótko wam powiedzieć, co łączy te tą pierwszą warstwę, te dwa elementy, to bym powiedział coś takiego, że skupia się ta warstwa na idei porzucenia, wyrzeczenia się czegoś w celu zyskania życia wiecznego, królestwa, tak, czy społeczności z Chrystusem. Tutaj ten dostojnik zostaje postawiony przed takim wyzwaniem, aby się wyrzec czegoś, odrzucił się od czegoś, aby zyskać to, co sam mówi, że chce zyskać. A na dole Piotr mówi, że no, my jesteśmy taką grupą, która właśnie się wyrzekła, odłożyła, poszła za tobą i właśnie. I tutaj warstwa druga dyskutuje to, na jakiej zasadzie tak naprawdę ten fundamentalny zysk jest w ogóle osiągalny. Tak? No więc osiągalny jest nie według tego, co jednemu się myślało, dostojnikowi się myślało, że w oparciu o tą swoją właśnie określone rzeczy, które zaraz rozpowiemy, dostanie, ani uczniowie nie otrzymują tego, nie otrzymają tego, co, o co chcą, w oparciu o to, co tutaj Piotr wymienia, tak? Czyli bardziej konkretnie. Dostojnik pokazuje się, że od dzieciństwa zachowuje przekazania, jest im wierny. Więcej, dostojnik potem się okazuje, jest bogaty, jest etycznie tutaj taki poukładany i okazuje się, że to go nie jest w stanie zaprowadzić do tego miejsca, które mówił, że chce osiągnąć. Życie wieczne. Uczniowie, Piotr mówi, opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy z tobą. Nie precyzuję dokładnie, ale tutaj Jezus jakby doprecyzowuje, tak? Że ktokolwiek opuściłby dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci, no część z nich na pewno tak właśnie zrobiło. Dla Królestwa Bożego w pewnym sensie nie zostanie bez nagrody, tak? Ale to nie znaczy, że dostają tą nagrodę za to. Tak? Nie dostają tego za to, ponieważ wcześniej zostało powiedziane, że któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Rzeczywiście, pójście za Królestwem, pójście za Chrystusem ma swoją nagrodę. I ma tą nagrodę nie tylko w przyszłości, ale ma od teraźniejszości, daleko więcej w czasie obecnym. Czyli ci, którzy idą za Jezusem, w pewnym sensie wchodzą w sferę Królestwa Bożego, wchodzą w sferę nowego życia, odnoszą już teraz określone korzyści, co nie znaczy, że biznes im się lepiej kręci, są wyłącznie zdrowi, już nie są chorzy i nie mają żadnych innych problemów, bo właśnie to jest Królestwo Boże. Nie, nie, nie. Natomiast jest pewna sfera, która życia nas jako ludzi, w której to sferze okazuje się, że jednak zysk
się pojawia i Jezus mówi o tym jako o zysku pewnym konkretnym tu, teraz, tak? Marek jest trochę dokładniejszy, jeśli chodzi przynajmniej o fragment taki podobny do tego, ale zostawiamy go na boku, skoro Łukasz tego nie powiedział, to widocznie mu nie było to do tego potrzebne. W każdym razie zwróćcie uwagę, że tutaj mamy właśnie to, co Darek też zwrócił uwagę na to wcześniej. Poszliśmy za Tobą, albo ci, którzy poszli dla Królestwa, zostawili wszystko dla Królestwa Bożego. Zwróćcie uwagę, znowu Jezus i Królestwo Boże zadziałali jako elementy dopełniające się, tak? Jak skoncentrujmy się na chwileczkę na tej spotkaniu dostojnika z Jezusem. Przebieg jest tego spotkania taki dość prosty. Wita dostojnik Jezusa, używa pewnego zwrotu, nauczycielu dobry. Wygląda na to, że jest zainteresowany żywotem wiecznym, końcówka 18 wersetu. Jezus wykorzystuje to, że tak specyficznie się przywitał i jakby powoduje to, że człowiek, ten, który do niego przychodzi, musi się zatrzymać w jakimś sensie na tym, co powiedział. Czy chlapnął, czy też powiedział to celowo, to jednak Jezus się na tym zatrzymał i mówi, no, mój drogi, dlaczego tak mówisz? Jeśli byśmy chcieli być bardzo precyzyjni, to musimy powiedzieć, że tylko Bóg jest dobry, tak? I nagle, czy nam się to na razie podoba, czy nam się to nie podoba, zostaje jakby wyartykułowane w tym dialogu to, że dobroć jest u Boga i tylko Bóg jest dobry. Dalej Jezus usiłuje zbadać, w którym jesteś miejscu, tak? No to mówi, czy znasz przykazania? No oczywiście idzie mi z tym całkiem nieźle i to od początku. W porządku, jak od początku, to brakuje ci już tylko jednego, tak? To weź się teraz tego pozbądź, co masz? Rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I zwróćcie uwagę, tu znowu jest pojawiająca idea jakby zupełnie inna. Będziesz mieć skarb w niebie, tak? Czyli jakby pewna, pojawia się jakby idea jakby pewnej zasługi, czegoś, to co czy skarb w niebie, czy albo zasługi, albo pewnego jakby takiego kredytu dobrego, uczynku, coś w tym rodzaju. Jezus jakby powstrzymuje się od tego, żeby powiedzieć, że jak to zrobisz, to właśnie zarobisz, tak? Rzecz polega na tym, że kiedy stawia mu ten warunek, to w jakimś sensie nawiązuje do tego jego powitania. Jeżeli uważasz, że Bóg jest dobry, jeżeli się z tym zgodzisz, to spróbuj być jak ojciec. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Brzmi bardzo radykalnie, ale do tego jego radykalnego sformułowania jeszcze tam troszeczkę dalej będziemy mogli coś powiedzieć więcej. Ale potem co mówi? A potem przyjdź i naśladuj mnie. Czyli rozpoznanie stanu, w którym jest ten człowiek, zostaje dopowiedziane poprzez to, czego mu brakuje. To wszystko masz, w porządku. Brakuje ci tego. A to, co Jezus powiedział w 19 wersecie, dlaczego zwierz mnie dobrym, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, zaczyna być dopowiedziane, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Idea, jak sądzę, tu jest taka. I tego człowieka Jezus ostatecznie musi skonfrontować ze sobą. Problem tego człowieka jest taki, że on wykonuje pewne rzeczy, ale na to wygląda, że jest jednak skupiony sam na sobie. Co nie jest odbijaniem charakteru ojca. Kiedy Jezus mówi mu,
Uwalniające będzie dla ciebie to, kiedy to przekroczysz, okazuje się, że to dla niego staje się barierą, której nie jest w stanie przekroczyć, bo nie jest wolny w relacji do swojej majątności. Nie jest mentalnie odpowiednio wolny w stosunku do swojej majątności. No, nie. Jezus chce mu pomóc, aby rzeczywiście zyskał coś, co go uwolni, ale w chwili, kiedy mu ustawia to wyzwanie, okazuje się, że ten człowiek, usłyszawszy to, zasmucił się, bowiem bardzo bogaty. No i wiemy, że odszedł. I teraz jest pytanie, to jest niesamowite, bo przychodzi z jasną deklaracją. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Ale gdy to usłyszał, okazuje się, że bogactwo było dla niego czymś cenniejszym niż to, co deklarował, że chciałby rzeczywiście osiągnąć. Komfort? Nie wiem. Ewidentnie Jezus toczy tej grę taką słowną i w jakiś sposób wskazuje na siebie jako tego nie tylko dobrego nauczyciela, ale poprzez właśnie to, że powiedział tylko Bóg jest dobry, a potem przez wskazanie na siebie i wskazanie, jak on powinien odbijać dobro, czyli poucza go co do tego, jak być dobrym w jego sytuacji i jak się uwolnić od tego, co go w pewnym sensie wiąże, no w jakimś sensie między wierszami Jezus coś mówi o tej swojej pozycji również. Tak? Jeżeli ten człowiek potem ma jego naśladować. Sądzę, że wobec tego człowieka Jezus okazuje się dobrym nauczycielem, ale no ale akurat w tym momencie ten człowiek poległ i no i nie odniósł tego zysku, który mógł. W rezultacie pojawia się pewne podsumowanie Jezusa 24-27 i sądzę, że ten werset pierwszy, 24 i no jest jakby, mówi po prostu generalnie o pewnej obiektywnej trudności, że ci, którzy rzeczywiście skorzystowali komfortu, zasobności, mają, trudno powiedzieć naturalną, ale pewną trudność wejść do Królestwa Bożego. To wejście do Królestwa Bożego warto moim zdaniem teraz też znowu skojarzyć z tym, do czego ten człowiek był wezwany. On był wezwany do tego, aby zobaczyć w innych, nie patrzeć tylko na siebie, tak? Zobaczyć innych w określonej sytuacji przeciwnej do niego i spróbować wyjść im w jakiś sposób naprzeciw z pomocą. Być może to Królestwo Boże tutaj, w tym miejscu, właśnie jest bardziej ukierunkowane na to, że Jezus popycha go do tego, aby się spełniły pewne wartości w realu, tak? Niż to, że po prostu mówi tutaj o wejściu po śmierci do Królestwa Bożego. Być może chodzi tutaj o coś bardzo konkretnego, że tutaj ma się pewne, mogą się pewne rzeczy zacząć dziać, lepsze, korygujące takie stany, jakie potrafi człowiek wytworzyć. Następnie mamy 25. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. No, wydaje się, że to jest stwierdzenie pewnej niemożliwości. Tak? To się nie da. Potem, a ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Zwróćcie uwagę, że to jest rozmowa z uczniami teraz już jakby, tak? I to pytanie jest dla nas kluczowe, bo ono zdradza, w jakim miejscu na temat świadomości odnośnie zbawienia są uczniowie z otoczenia Jezusa. Skoro oni pytają o to, któż wtedy może być zbawiony, tak, to znaczy, że w jakimś sensie
no ta sytuacja, która się wydarzyła z tym człowiekiem, jest dla nich jakąś figurą prawie niemożliwą, jakąś zadziwiającą, tak? Przychodzi gość, wypełniający prawo, pobłogosławiony przez Boga bogactwem, wedle tej idei odpłaty, jaka tam funkcjonuje, i nagle się okazuje, że jest odesłany z kwitkiem i wszystko się rozkaszaniło, tak? I jest guzik wielkie jedno, tak? I na dodatek jeszcze Jezus mówi, że to jest w ogóle figura niemożliwa, żeby bogaty wszedł do Królestwa Bożego. O czym rozmawiamy tak naprawdę? No i stąd też po prostu widzimy, że Piotr zaczyna rozumieć, co się święci, tak? Bo i oni mówią, że po prostu myśleliśmy, że skoro się podejmujemy tego projektu, no to będzie po prostu za to zapłata, tak? Okej, ty nas wybrałeś, ale my to weszliśmy w to i tutaj idziemy, co nie? Ale Jezus w tym stwierdzeniu mówi, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. No więc w którymś momencie okazało się, że Piotr widzi, że to nie zależy od nich. To zostało im odebrane i teraz nie mają nawet cienia jakiejś takiej prostej gwarancji, tak? Na czym stoimy? Odpowiedź Jezusa jest taka. Wejście w życie wieczne nie zależy od człowieka. Ale każdy, kto pójdzie za mną, kto szuka Królestwa Bożego, nie pozostaje bez nagrody. I kropka. Albo w to wchodzisz, albo w to nie wchodzisz. Dobrze, popatrzmy sobie na fragment równoległy. Czy żyjecie? Możemy iść do równoległego? Tak? Dobrze. Równoległy to jest przykład znowu spod Jerycha. I wszedł do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jak widzę, ten taki, widzicie tutaj po tych dużych literkach, to widzę takie dwa szeregi układu równoległego. Widzimy przedstawienie Zacheusza na początku, jego pozycja, jego wygląd ogólnie rzecz biorąc. Potem mamy to spotkanie z Jezusem i przyjęcie Jezusa z radością i reakcję tłumu. Z punktu widzenia tłumu ten gościu też był odpowiednio oznaczony już, tak? Bardzo podobna w sumie jakby postawa jak tego faryzeusza w stosunku do celnika w tej przypowieści wcześniejszej. Na dole mamy z kolei znowu, co się zmienia w tym stanie u Zacheusza, tym ogólnym, tak? Tam był bogaty celnik, można sobie było pewne rzeczy dośpiewać, dlaczego może był bogaty, ale z drugiej strony wygląda to, że nie byłby takim łobuzem do końca, bo gdyby był łobuzem do końca, to gdyby chciał oddawać wszystkim, na których wymusił czterokrotnie więcej,
no to mogłoby mu braknąć. Ale widocznie w takim wielkim łobuzem nie był. No to się zgłosi. Sugeruję, że już się postarał, że wysprzątali, tak? Wysprzątali listę dłużników. Może, może. Ale chodzi mi o coś takiego, że tutaj jest kwestia przyjęcia go w domu. Tutaj widzimy, że ten dom doświadcza zbawienia, że on jest tym właśnie, który no, w sposób właściwy wykorzystał tą możliwość spotkania z Jezusem. I tutaj mamy postawę tłumu w stosunku do Jezusa w odniesieniu do Zacheusza, a tutaj widzimy, jak realizowany jest projekt Syna Człowieczego, tak? I jaka jest jego ocena tej całej sytuacji. No to historia jest generalnie dość prosta. Ważne jest to, że z chwilą, kiedy widzimy, że jest naprzeciwko tego zdarzenia z tym dostojnikiem, to nagle widzimy, że ten dostojnik, nawet jeżeli tam bardzo mocno brzmiało to sformułowanie, że bogaty to za Chiny ludowe, nie wejdzie nigdzie, no to widzimy, że człowiek bogaty, proszę bardzo, bez problemu, nie? I oddał tylko połowę. I na dodatek, dokładnie, tamten człowiek, i to jest element właśnie tego czytania w sytuacji określonej retorycznej. Kiedy Jezus, kiedy się z kim spotyka, on chce pozyskać tego człowieka i wyciągnąć go z jego sytuacji. W związku z tym temu człowiekowi stawia takie wyzwanie, które dla niego będzie uwalniające, takie, które jemu pomoże no iść do przodu. Tak? Tutaj widzimy, że Jezus nie postawił temu człowiekowi żadnego wymagania. Widzimy, że samo spotkanie, sama ta jakaś coś, nie wiadomo co, bo przecież Łukasz milczy jak grób tutaj, kompletnie nic nie tłumaczy, co się tam działo na tej imprezie. Nie wiadomo, o czym porozmawiali, co powiedział, nic nie wiemy, tak? Ale to spotkanie z punktu widzenia Łukasza jest wystarczające, że ten człowiek właściwie podchodzi do Jezusa, właściwie się do Niego jakby ustosunkowuje. O ile ten poukładany dostojnik mówił dobry nauczycielu, ten mówi wprost Panie i sugeruje Wam, że to Panie nie jest grzecznościowe, ale raczej rozpoznaje w Jezusie Pana. Tak? Bo dzięki temu, że rozpoznaje Go jako Pana, to zaczyna ten tekst kleić się, gdyż w tym momencie tylko Jezus rozpoznany jako Pan rzeczywiście udziela zbawienia. Tak? To jest istotne, że jakby w tej całej dyskusji, w tej warstwie właśnie Chrystus musi być rozpoznany jako Chrystus, jako Pan władający, który ma określone możliwości wobec człowieka i jeżeli tego ktoś, kto tego nie rozpoznał, to właśnie się mija z Jezusem. I tak właśnie uczynił ten dostojnik. Tutaj ten Zacheusz no jest w ogóle ciekawą postacią, bo on się w ogóle zachowuje jak dziecko. To jest facet ustawiony na stanowisku, biega po tych drzewach, kurdupel, no i formalnie Jezus go ściąga stamtąd, no dobrze, że nie hakiem jakimś, że nie spadł po prostu, tam się nie przewrócił. No sytuacja jest komiczna, no medialnie po prostu jakaś sytuacja nie do przewidzenia. Kompletny rozdźwięk względem tego, jak się zachowywał ten dostojnik, tak? Bardzo dostojnie, ale kompletnie jakby nieefektywnie w stosunku do tego, co chciał osiągnąć. Tutaj widzimy, że no, jakaś taka, ten człowiek też nie mógł być w sposób kompletnie jakiś naiwny, zupełnie głupiutki, ale jednak wewnętrzna postawa, która zostaje tutaj zakodowana określonym sformułowaniem, jest właśnie tym, co brakło dostojnikowi, a ten Zacheusz był w stanie ją zaprezentować. Wiecie, o jaki kot chodzi? Kot, który ukrywa jego postawę. Chodzi o syn Abrahamowy. Ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Z tego pierwszego fragmentu, który mówiliśmy. Tak, że wielu przyjdzie, tak?
zasiądz z Abrahamem, tak o to się robi? Prawie. Bo chodzi o to, że podstawowym kodem odnośnie Abrahama to albo są jedni, że to jest po linii. Sekundkę. Właśnie. Jednym ci, którzy mają problem z Jezusem, Abrahama idą, odnoszą się do Abrahama właśnie po linii genealogicznej, tak? Jesteśmy potomkami. Ale Jezus i nie tylko odwołuje się przede wszystkim po linii postawy wewnętrznej, czyli właśnie wiary. To, co mówi Łukasz. I tu jest właśnie ten cały problem, że to, czego brakło dosłownikowi, temu nie brakło. Tak? Jezus odnalazł syna Abrahama, nie w sensie tego, że i tego Żyda znalazłem, tak? Tylko znalazłem tego, kto właśnie wszedł w buty postawy Abrahama, odpowiedział wiarą. Tak? Szukał, no i uratował. Tak? I zwróćcie uwagę, że ten człowiek sam jakby poprzez to spotkanie, poprzez tą interakcję, sam przełamuje pewne rzeczy, które dla dostojnika okazały się barierą, które go zastępiły. Tak? Nie wiem oczywiście, co potem ten człowiek zrobił, ale no tutaj widzimy znowu kolejny raz. Sednem problemu jest to, jak się odniosę do Chrystusa, czy postawię na Niego, a tak właściwie wyglądał ten bieg Zacheusza przez ten cały fragment, czy też będę szukał swoich sposobów na ratowanie swojej głowy i już. Dobrze, ponieważ mamy jak mamy, więc... dobra, 5 minut musicie zrobić przerwę, co nie? Ale tylko 5 minut i...